cześć, witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy chleb w jajku, czyli niezapomniany smak dzieciństwa. Mam tutaj trzy wiejskie jaja, które przyprawiam solą, pieprzem i delikatnie wszystko rozbełtm. Teraz namoczę chleb w jajku i tak zostawię na kilka minut. W tym czasie przygotuję warzywa, bo dzisiejsza wersja będzie na bogato z warzywami i serem Camembert. Napisz mi proszę w komentarzu, czy pamiętasz ten smak z dzieciństwa? Przygotuję jedną cebulę dymkę, pokroję w kostkę . Smażone warzywa wzbogacą smak tego prostego dania. Jedna mała słodka papryka będzie kolorowo i smacznie. Teraz jeszcze odrobina selera naciowego, żeby było bardziej zdrowo. Kroję jeszcze cały pęczek szczypioru. Doda dużo smaku. Doda nam wiosnę na talerzu. Na początek rozpuszczam trochę masła, na którym będę smażył pokrojone warzywa. Warzywa smażymy krótko. Wystarczy, że się tylko troszkę zeszklą. Pięknie pachnie, prawda? Obserwuj stronę. Gotowanie jest proste. Na Facebooku. Dziękuję. Na takie piękne, pachnące warzywka układamy chleb w jajku i króciutko przesmażamy. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, nie zapomnij wcisnąć lubię stronę. I oglądaj dalej. Zobacz, jak pięknie to wygląda. Śliczne kolory. Dodaję pozostałe jajko na patelnię. Na jednej stronie układam pokrojony ser Camembert. Już teraz dodaję dużą szczyptę pokrojonego szczypioru. Przykrywam pokrywką. Na minutkę. A następnie przekładam chlebek tak, żeby tworzyć taką kanapkę. Teraz już tylko po 30 sekund z każdej strony, żeby do końca ładny zapiec. Zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Pięknie, kolorowo, niesamowicie pachnie chleb w jajku ze szczypiorkiem, z warzywami, serem Camembert. Proste, bardzo smaczne danie. Pozdrawiam, cześć.